No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. No i lecimy sobie na poletko. Nowy dzień, nowy tydzień, poniedziałek. Co to oznacza? Nowe pole, nowe fanty, ciekawe fanty, bo myślę, że tutaj naprawdę będzie grubo. Jak zauważyliście, dzisiaj mam dwa sprzęty. W najbliższym czasie, oprócz Deusa na wykopkach, będzie mi towarzyszyć Quest Q35. Więc możecie się spodziewać na pewno kilku filmów. Pokazania po prostu jego możliwości i najprawdopodobniej jednego takiego odcinka podsumowania. Porównując ten odcinek, to będzie wyglądać podobnie jak z Simplexem Lite. Jeśli oglądaliście, to wiecie, o co chodzi. Także taki prosty, przyjemny sprzęcik w fajnym budżecie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. A dzisiaj, no to po prostu lecę, no lećmy po te fanty. Kto nie subskrybuje tego kanału, to zmieńmy to, zasubskrybuj ten kanał z góry. Bardzo dziękuję, zostaw łapę w górę. Miłego oglądania i do pierwszych dołków. Tu wykopałem druta, a tutaj mam dużo wyższy sygnał. Mamy jakieś kółeczko, ale to nie jest moneta, chyba mamy plombę. Plombunia, tak jest, jest plombunia. Trzeba ją troszeczkę tutaj przetrzeć. Coś tam na niej widać. Załączę wam tutaj na obrazku. I będzie oki. Raczej to będzie folia. Tak jest. Mini kawalątek aluminium. Mamy tutaj fajny sygnał. Jest tutaj coś wykopane. Króciutko, ładnie dzwoni. No i proszę bardzo, no proszę bardzo, zaczynamy. Zaczynamy. Spodziewałem się, nie powiem, że nie, spodziewałem się, że może to być denar, ale wiadomo, że pewności nigdy człowiek nie ma, ale jest to denar. Jest to oczywiście denarek. Denarek całkiem ładny, niczego sobie, a jeśli chodzi o identyfikację, to najprawdopodobniej jest to Władysław Wardeńczyk, czyli jeden z bardziej popularnych tak naprawdę denarków. Ale to nic, no, o jakiej popularności my mówimy. No, mówimy jednak o denarku jagiellońskim, także świetna, stara polska moneta. Super. Kolejny dołeczek, bardzo podobny sygnał, bardziej maskowany. Ale pewny, pewniutki. Dobra, jest to centralnie gdzieś pod cewką. Bo już jest taki podwójny sygnał, jak mogliście usłyszeć. Dobra, widzę coś zielonego, ale to nie jest chyba moneta. Tylko co to jest? Kurczę. Obrączka też nie jest, ale to ma jakieś fajne wzory. A może i obrączka? Nie no, czekajcie, czekajcie. Co to może być? Kurde, ale ładne to jest. No, powiem, że jest naprawdę bardzo ładne. Ale nie wiem, czy to była obrączka. Taka cieniutka blaszka, dosłownie. Nie wiem, z czego to mogło być w ogóle, ale oczyszczę wam to. I właśnie teraz widzicie to na ekranie, bo naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Widać, że jest to stare. Misternie zrobione, że tak powiem. Bardzo ciekawy przedmiot. No. Ciekaw jestem identyfikacji, od czego to mogło być. Może i to pierśnie, tylko jest tutaj chyba załamany i złamany oczywiście i się wgiął jeden w drugi. Dlatego to jest takie wąskie. No ciekawe, ciekawe, bo naprawdę bardzo ciekawy fancik, powiem wam szczerze. Super. Trzeci z rzędu taki sygnał. No taki powiedziałbym, że w sam raz. Połowa skali. Ale mocno, mocno to jest. To jest mocny sygnał po prostu, tak się już wypowiem. Mocny, dobry sygnał. Wydawało mi się, że już to gdzieś mam. O jest, wyskoczyło mi tu. Chyba będzie kolejny denar. No pewnie, że tak. Jest kolejny denar. Ja pierdziela, ten to taki srebrniutki, fajny. Chociaż wytarty mocno, niestety, niedobity raczej. Albo to i to. Ale naprawdę, naprawdę fajnie, kurde. Świetnie. No to początek jest naprawdę szałowy wręcz, szałowy początek. Kopiemy. Aluminium.
jeden z niewielu jak na razie wysokich sygnałów. Tutaj mamy 80. Mam tylko nadzieję, że to nie jest Polmos. I chyba nie jest. Co my tutaj mamy? Plombę? Coś takiego dziwnego dosyć. Takie owalne z takim cyckiem. A, mamy jakiś element ozdoby. Tutaj jest szkiełko. To nie kamień oczywiście, to jest szkiełko. Tylko od czego ten element? Takie owalne kółko i tutaj kawałek drucika wystaje. Widzicie to teraz na zbliżeniu? No na pewno jest to element ozdoby, tak? Może od mankietu? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie no nie jest to coś bardzo fajnego. Ładnie wygląda, ale zwykłe szkło. Jest moc w tym sygnale. Nie jest to coś najmniejszego. No i nie jest, tak jak wam powiedziałem. Mamy jakąś taką blaszeczkę miedzianą. Kolejny sygnał. Blaszka. Ołowiana kuleczka. Coś tu widzę i znowu mamy ołów. A nie, przepraszam, aluminium. Tutaj mamy albo większe żelazo, albo maskowany drobny kolor. Coś tutaj przebija. Coś tu jest. Patrzcie. Czyste żelazo. A to czysty kolor. O, i nawet widzę jakieś kółko. To chyba guzik będzie. Kurde, gdzie mi to spadło? O, jest tu, dobra. No, jakiś guziczek chyba. Tak czy nie? Jakieś takie dziwne to jest. No, chyba nawet nie guzik, kurde. Albo i guzik. No, nieważne, nic ciekawego w każdym razie, ale fajnie, że kolorek tak bardzo, bardzo przymaskowany wyszedł, nie? Mega wysoko, rzadko się zdarza aż tak wysoki sygnał. I to naprawdę bardzo ładne. 90, słuchajcie, 90. No teraz szedł na 89. Dobra, mam to tutaj gdzieś wykopane już. W krawędzi. Nie, moneta jest, słuchajcie. No pewnie. Monetka. Co to za monetka? Czyżby boratynka dzisiaj pierwsza? Chyba tak. Słuchajcie, mamy boratyneczkę. Pierwszą dziś. Inną monetę od denarka. Stoję na dołku, który kopałem przed chwilą, a tutaj 72. Mamy kolejny sygnał, kolejną rzecz wykopaną. Sprawdzamy. Moneta to nie będzie. Jakiś znowu element ozdobny. Kurde, jak wyskoczyło. Tak, słuchajcie. To nie złoto, mimo że się trochę tak świeci. No. Jakieś takie zdobionko. Element biżuterii. Fajnie, no super. Ładnie dzwoni. Sprawdzamy. No i mamy monetkę, moi drodzy, całkiem niedużą, chyba boratynkę, raczej boratynkę, ale tak czy siak moneta jest w bardzo, bardzo złym stanie, niestety. I ciężko mi będzie powiedzieć, czy na 100% to jest boratynka, bo mogło być jakieś na przykład słabe, bardzo sreberko, jakiś falsyfikat nawet. No ale kolejna monetka jest. Wysoka identyfikacja. No i mamy to wykopane. Bardzo ładny sygnał się utrzymuje. 88, 89. Podejrzewam, że może być moneta. Jest na to spora szansa. O, jest. Tutaj wyskoczyła jakaś grubsza. Więc coś innego. Jedna, druga kopiejeczki chyba będzie. A jak jedna, druga kopiejeczki, to muszę pozdrowić koniecznie ciebie, Sławku. Pozdrowionka, Sławek, dla ciebie, miłośniku kopiejek. Jedna, druga kopiejeczki. 1899 i bardzo ładny stan. Naprawdę super. Pięknie się zachowała, ładna, jasna, zielona patynka. Genialna sprawa. Tutaj przed chwilą wykopałem blaszkę cynkową. A tu już mam dużo wyższy sygnał.
Dobra, gdzieś to tutaj powinno być. No i to niestety to. A co to w ogóle jest? Kawałek polmosa. Ładnie piszczy. Bardzo wysoko. Oby tylko to nie był jakiś śmieć. Ale bądźmy dobrej myśli. Mamy to tutaj. Nie, wyleciało to tutaj leży. Kurde, się tak rozglądam, bo sygnał gdzieś tam mi ruszałem cewką i moneta leżała przy cewce, nie? I dawał lekki głosik. Boratyneczkę chyba mamy. Chyba tak. Chyba boratyneczka. Delikatnie, ciach. No, nawet taka niegłupia bym powiedział. Super. Ładny sygnał tutaj mamy. Okej, okay, mam to. I mamy monetkę, słuchajcie. Mamy moniaczka. I nie wiem, czy to będzie boratynka. Kurczę, no chyba niestety tak. Chyba znowu będzie boratynka. Tak jest. $89.90. Czyli bardzo wysoko ogólnie. No i niestety myślałem, że jest monetka, a tu tylko podkładka. Miedziana podkładka. Kurde, mówię, w końcu jakiś fajniejszy pieniądz, grubszy wpadł, a tu nic z tego, bo wpadł gaciak. Znaczy gaciak, no taki zwykły kuzik, po prostu dwie dziurki po środku. Tylko że jest większy od takiego typowego gaciaka i dużo grubszy. Rozwalona łuseczka teraz. Dobrze, moi drodzy, więc przyszedł czas na podsumowanie. Co dzisiaj najciekawszego udało mi się znaleźć? Otóż, raz, dwa, trzy denary jagiellońskie. No to klasycznie u mnie, no klasycznie, nie? Ale wydaje mi się, że najciekawsze tak naprawdę to jest to. Ta obrączka, prawdopodobnie obrączka, bardzo cieniutka z tymi wzorami. No jest to na pewno stare. Jakbym miał wydatować, to wczesne średniowiecze. Być może jakieś, nie wiem, Ruś Kijowska na przykład. Tak mi trochę tym zalatuje, ale to musi ocenić już archeolog, konserwator. Myślę, że coś więcej na ten temat będzie mógł powiedzieć. Na pewno. Oprócz tego, no to boratyneczki, klasyka gatunku. Tutaj taka spineczka. Widzieliście ją na filmie, ten element tutaj. Po prostu jakieś elementy garderoby, ozdób. Tutaj takie szkiełko, prawdopodobnie spinka od mankietu, tak mi się wydaje, no mniejsza o to, ale nie jest to bardzo stare na pewno, ani jedno, ani drugie, PRL-owskie albo międzywojenne, chyba międzywojenne raczej. I guziczek, no i oczywiście kopiejka, jedna, druga kopiejki. Także tak się prezentuje urobek, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że dostaliście dzisiaj znowu garstkę fajnych informacji. Jeśli Wam się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja tego kanału. No i do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.